Czy w takiej ruinie da się zamieszkać? Owszem, ale pod warunkiem, że przyprowadzimy tu mały lifting. Kiedy inwestor chce zasiedlić takie zaniedbane tereny, najłatwiej jest tu wjechać buldożerem, zrównać wszystko do poziomu ziemi i wybudować osiedle na kilkaset mieszkańców. Ale jest też rozwiązanie dużo bardziej humanitarne, szanujące starą, zabytkową architekturę, które pozwala takie miejsca jak to zamienić w modny, szykowny loft. Wchodząc tutaj, zastaliśmy takie surowe, zdemolowane i zdewastowane pofabryczne wnętrza, które zakończyły swoją karierę w produkcji pomp już kilkanaście lat temu i przez kolejne lata pełniły różnorakie funkcje magazynu, serwisu wymiany opon, troszeczkę tracąc już ten swój charakter taki, prawda, historyczny czy fabryczny. Wchodzimy do loftu poprzez wiatrołap, który został całkowicie rozebrany i odbudowany, a także przez dwoje wysokich drzwi robionych na wymiar. A tutaj w środku krują kontrasty. Kontrasty, no bo to stara kuźnia, ale nowoczesne wyposażenie i nowoczesne wnętrze. Powierzchnia loftu to około 110 m kwadratowych, budynek ma 7 m na 12, antresola to około 25 m. Wchodząc do kuchni, mijamy jadalnię i bardzo duży stół, przy którym posiłek spożyje wiele osób. Dalej, w centralnej części kuchni mamy granitową wyspę i wtopioną w nią płytę indukcyjną. Obok stolik barowy zrobiony z oryginalnej deski, którą odzyskano z tej kuźni. Nad wyspą mamy okap. Niesamowicie długi, bo aż ciągnący się do samego dachu. A na ścianie równie długie, czy właściwie wysokie, bo aż 4-metrowe szafki, gdzie naprawdę schowacie wszystkie talerze i wszystkie kieliszki. Tutaj mamy blat roboczy i tu ciekawostka, który został zintegrowany ze zlewem. Budynek jest stary, z charakterem i z duszą, ale cała zawartość i technologia, która została w nim zastosowana, jest już bardzo nowoczesna. Jest nowa podłoga z ogrzewaniem podłogowym, mamy klimatyzację z rekuperacją, mamy wymienione dachy i ocieplone sufity. Największym wyzwaniem w kontekście aranżowania tego typu przestrzeni jest ostrożne decydowanie o tym, który element zastanej architektury należy zostawić, odnowić, a który wyrzucić. Opowiem Wam o tym na przykładzie tej ściany i wnęki okiennej. Mamy tu ceglaną ścianę, no i ta cegła, co tu o niej powiedzieć, jest brudna po prostu. Należałoby ją odnowić, być może podmalować na bardziej ceglany odcień. Ale wtedy mogłaby ona wyglądać jak twarze niektórych polskich celebrytek po nieudanych zabiegach chirurgii plastycznej, czyli nienaturalnie. Z drugiej strony te ściany można byłoby wygładzić gładzią szpachlową, pociągnąć tynk, obciąć to żelastwo i mielibyśmy czyściutką, białą ścianę jak w każdym nowym domu. Ale to wtedy wyglądałoby niejako, jak w katalogu. A każdy loft jest jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju, dlatego ściany takie jak te są jego prawdziwą osobą. Każdy z elementów, który mamy tu w lokalu, w środku, musiał zostać dostosowany do obowiązujących standardów. Na przykład mury. Ściana za nami jest pobudowana jeszcze jedna wewnątrz. Wybudowaliśmy drugi budynek w środku, żeby uzyskać obowiązujące dzisiaj normy cieplne. I chcąc też mieć budynek, który będzie oszczędny, to ta sama ściana z czerwonej cegły już nie wystarczy. Ściana z czerwonej cegły jest na zewnątrz, w środku jest wybudowany drugi budynek. Pod tymi pięknymi kafelkami kryje się komin połączony z kozą, a następnie w centralnej części salonu dwie kanapy, żółte w takim ciepłym musztardowym odcieniu, a także drewniane stoliki. Te akcesoria sprawiają, że industrialna przestrzeń tego loftu jest dużo bardziej przytulna. Jest też ożywiona dzięki zieleni spektakularnej, bo mamy tu bardzo duże kaktusy, paprocie i bananowce. To nie miał być loft, który się każdemu spodoba. To nie miało być pomieszczenie, tak jak w hotelu, że jest to neutralne. To może się podobać albo nie podobać. To miał być styl loftowy, surowy,
i ostry, pokazujący właśnie, jakie są możliwości w tego typu pomieszczeniach. Za tymi industrialnymi drzwiami przesuwnymi kryje się garderoba. Ale to niewielkie pomieszczenie można równie dobrze inaczej zaaranżować. Na przykład moim zdaniem to jest dobre miejsce na mały, przytulny gabinet. A idąc dalej do kolejnego narożnika tego loftu, mamy tutaj małe pomieszczenie techniczne z szafką i przechodzimy do niewielkiej łazienki, która jest urządzona kontrastowo, tak jak kontrastowy jest cały ten loft, bo mamy tu dominujący czarny i biały kolor. Niewielka kabina prysznicowa i umywalka oraz sedes. Nieprzypadkowo siedzę pod obrazem przedstawiającym panoramę Nowego Jorku, bo to tam powstawały pierwsze lofty. Ich mieszkańcami była biedniejsza część amerykańskiego społeczeństwa, a w szczególności artyści, którzy takie właśnie nietypowe, niestandardowe przestrzenie bez sztywnego podziału upodobali sobie na mieszkania lub pracownie. Na antresole prowadzą kręcone schody i będąc tutaj warto wspomnieć o dawnym charakterze tego miejsca, ponieważ antresola została posadowiona na dwóch żeliwnych słupach pochodzących z terenu tej fabryki. A w tym miejscu mamy oryginalne belki stropowe dawnej kuźni. Jeżeli chodzi o przeznaczenie i funkcję tej antresoli, no to jest to po prostu sypialnia. Mamy tutaj duże dwuosobowe łóżko z białym wezgłowiem, do którego swobodnie podejdziemy z dwóch stron. I jeszcze jedna warta wspomnienia cecha. Ta antresola jest bardzo wysoka, a więc możemy tu swobodnie się przemieszczać. A na końcu antresoli, po drugiej stronie, mamy minimalistyczne drewniane biurko, przy którym możemy na przykład pracować. Nowe mieszkanie, samochód, wykształcenie, a nawet władza. To wszystko kupicie za pieniądze, ale jest jedna rzecz, której nie kupicie i jest nią czas. Odnawianie tego typu przestrzeni jest właśnie moim zdaniem próbą kupienia tego czasu, zatrzymania jego nieubłaganego upływu. Dzięki temu architektoniczna spuścizna poprzednich pokoleń może być przez nas podziwiana. W tym właśnie kontekście finanse schodzą na nieco dalszy plan, ale w naszym programie zawsze warto o tychże finansach porozmawiać. Koszt rewitalizacji takiego budynku, jak i aranżacji na takie pomieszczenie loftowe, na taki apartament loftowy, to wydatek około 900 tysięcy złotych. I pomimo, iż założenia nasze pierwotne były na poziomie połowy tej kwoty, bez większego kłopotu mogliśmy tutaj uzyskać znacznie większy metraż poprzez zwiększenie antresoli, poprzez zrobienie całkowicie osobnej kondygnacji. Natomiast to nie było naszym celem. Aranżacja takich przestrzeni to coś więcej niż budowa domu czy wykańczanie mieszkania. To bezcenna misja, dzięki której my, jak i kolejne pokolenia będą mogły obcować z żywą historią.